Jeszcze niedawno witaliśmy lato i wakacje, ale niestety wszystko co miłe szybko mija i w ten właśnie sposób minęły nasze właśnie kolejne letnie ferie. Jest 1 września i rozpoczynamy nowy rok szkolny. Baczność. Sztandarowi cześć. Witamy serdecznie na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014-2015. Witamy zaproszonych gości. Burmistrza Pobudzka, pana Mariana Szyńskiego. Radnego Rady Miejskiej, pana Zygmunta Drzastwę. Radnego Rady Miejskiej, pana Macieja Zielonkę. Przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji Starszego Sierżanta Aleksandrę Śledzionę i sierżanta Łukasza Dudka. Przewodniczącego Rady Miejskiej Rady Rodziców pana Mateusza Matuszewskiego. Dyrekcję. Grono pedagogiczne, rodziców oraz pozostałych pracowników szkoły. Witamy serdecznie wszystkich, którzy po raz pierwszy przybyli pobierać nauki w naszej szkole. Witamy i ty, którzy są tu już od dawna zadomowieni. Jak stary obyczaj nakazuje, tworzymy jedną wielką rodzinę. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i nasi kochani rodzice, którzy cieszą się z każdego naszego sukcesu. Skończyły się już wakacje. Pora zabrać się do pracy. Przecież chyba zregenerowaliście siły, prawda? No cóż, widać, jeszcze nie wszyscy zdążyli się przedstawić. Ale nie martwcie się, nie minie tydzień, a poczujecie się jak ryby w wodzie. W dniu dzisiejszym obchodzimy 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dlatego poproszę delegację uczniów o zapalenie pamiątkowego znicza pokoju pod tablicą upamiętniającą nauczycieli poległych na polu uchwały i w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej w naszej szkole. A my w tym czasie uczcijmy pamięć poległych minutą ciszy. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Bożenę Rubin i zaproszonych gości. Szanowni goście, drodzy zebrani, kochani uczniowie. Tak jak już koleżanki wasze powiedziały, minął czas wakacji i na pewno nabraliście siły do nowego roku szkolnego, do nowej pracy, do osiągania nowych sukcesów, do zdobywania nowej wiedzy, nowych umiejętności. Jesteśmy pewni, że nowy rok szkolny będzie przynajmniej taki sam dobry jak poprzedni, ponieważ prawie wszyscy uczniowie są w tym samym składzie, w którym byliśmy w poprzednich latach, więc znamy wasze zaangażowanie, wasze chęci do pracy,
Wasze starania, by zdobywać jak najwięcej wiedzy, by rozszerzać swoje zdolności, by rozwijać się nie tylko intelektualnie, ale także społecznie, żyjąc w klasach, w społeczności szkolnej, współpracując, pomagając sobie. Mamy także naszych milusińskich pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przekroczyli dzisiaj próg szkoły, którzy za chwilę po tym uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego po raz pierwszy spotkają się ze swoimi wychowawcami i będą poznawać szkołę. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, że jesteście, będziecie z nami przez kolejne lata, że wasi rodzice zaufali tej szkole, tym nauczycielom, tym pracownikom i razem będziemy mogli spędzać tutaj czas, uczyć się, bawić, dojrzewać do uczniowskich sukcesów. Kochani, no cóż, na nowy rok nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam właśnie wspaniałych osiągnięć, takich, jakimi mogliśmy się cieszyć w niedawno kończącym się roku szkolnym. Mam nadzieję, że przy dobrej współpracy z władzami samorządowymi, z państwem rodzicami, na pewno taki sukces mamy w zasięgu ręki. Tego życzymy wszystkim pracownikom szkoły, bo nam to bardzo leży na sercu. Życzymy wam, kochani rodzice, żebyście byli dumni ze swoich dzieci i mogli cieszyć się, że zdobyli wszystko to, co przed nimi otwiera możliwość edukacji. I wam, kochani uczniowie, żeby najlepsze stopnie, jakie możecie osiągnąć, były wam dane i abyśmy cieszyli się, że nadal mamy wysoki poziom nauczania i bardzo dobre zachowanie uczniów, bo nie sprawiacie jakichś szczególnych problemów. Na ten nowy rok szkolny życzę samych sukcesów i radości. A jeśli nawet zdarzyłyby się jakieś małe potknięcia i porażki, to przecież każdy z nas jest człowiekiem i ma prawo do takich potknięć. Po to jesteśmy, żebyśmy sobie pomagali i współpracowali. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że ten nowy rok szkolny rozpoczniecie z uśmiechem. Co prawda słońca nie za wiele, ale mimo wszystko na chwilkę wychodzi, więc cieszymy się, że będziemy już razem. Dziękuję. Jesteśmy w szkole podstawowej numer 2. Rozmawiam z panią dyrektor Bożeną Rumin. Wakacje nam się skończyły. Rozpoczął się rok szkolny. Co wydarzyło się w szkole przez ten okres wakacyjny? Czy nastąpiły jakieś zmiany? Coś nowego się pojawiło może w szkole? Okres wakacji to czas podsumowania kończącego się roku szkolnego, ale także, a właściwie przede wszystkim okres przygotowania do nowego roku szkolnego. W naszej szkole do tej pory co roku mieliśmy dwie klasy pierwsze. W tym roku w związku z pójściem do szkół sześciolatków mamy trzy klasy pierwsze. Dlatego też musieliśmy dostosować jedną z sal do dzieci sześcioletnich. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami udało nam się wygospodarować środki na wyposażenie sali. Mamy nową salę na edukacji wczesnoszkolnej, w której mamy zakupione nowe ławeczki z możliwością dostosowania do wzrostu dzieci, nowe meble, dywan. Sala jest urządzona zgodnie z wszystkimi zasadami, zaleceniami ministerialnymi, jakie nam zostały postawione. Prócz tego dokonaliśmy prac porządkowych, malowania, odnowienia korytarzy, pomieszczeń do zajęć dodatkowych i dużą dla nas inwestycją była wymiana ogrodzenia między szkołą a przedszkolem, które no naprawdę już pamiętało strasznie odległe czasy. Dziękuję bardzo.